urzędnicy mówią, mianowicie zasady trójpodziału władz, bo ta zasada właśnie w obecnym brzmieniu jest zachwiana. Zasada trójpodziału władz to jest zasada check and balance, czyli każda władza kontroluje każdą, a z przyczyn nieznanych władza sądownicza jest wyjęta spoza jakiejkolwiek kontroli. I dzisiaj w tym zakresie, jeżeli pani profesor Małgorzata Gersdorf twierdzi, że suwerenem jest konstytucja, to po pierwsze powinna zastosować się do własnych słów, ponieważ to konstytucja mówi, jak wybiera się członków Krajowej Rady Sądownictwa, delegując to właśnie na ustawę, która może być zmieniona normalnie poprzez zmianę w głosowaniu w Sejmie, podpis prezydenta. Dzisiaj nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, by sądy poddać kontroli demokratycznej. Co więcej, takie rozwiązania są chociażby w takich utrwalonych demokracjach, demokracja niemiecka, czy cytowana tutaj przez panią profesor, demokracja hiszpańska. Otóż Federalny Trybunał Sprawiedliwości jest w ogóle wybierany przez parlamenty, czy to landów, czy Bundestag. W związku z czym i tam nie ma zagrożenia. Dzisiaj można powiedzieć, że dokonuje się pewien skok cywilizacyjny z kultury stepowej do kultury zachodnioeuropejskiej. Dzisiaj można powiedzieć, że zmiana, która jeżeli zaistnieje, jeżeli zostanie się prawem w naszym kraju, zmieni cywilizacyjnie obraz sądów polskich. Mianowicie sądy te staną się rzeczywiście jedną z demokratycznych władz w myśl doktryny, którą sformułował już Montesquieu. No ale może to jest taka właśnie obawa, pan użył tutaj takiego sformułowania skok, może jest obawa, że właśnie to jest skok, że w Polsce w odróżnieniu od Hiszpanii czy Niemiec toczy się wciąż taki spór epoki transformacji ustrojowej, spór o ustrój, jak ten ustrój ma wyglądać. I obawa dotyczy tego, że w Niemczech czy w Hiszpanii elity polityczne nie spierają się o ustrój. Tam już jest ustrój utrwalony, w związku z tym nie ma tej obawy, że nastąpi jakaś taka, no właśnie, jakaś taka to oddziaływanie takie polityczne na sądownictwo. Natomiast u nas, dlatego że to sądownictwo wciąż jest przedmiotem sporu politycznego, to jest to ryzyko i w związku z tym stąd się biorą te zastrzeżenia, że nie wszędzie te rozwiązania, które są w danych, że jeśli w danym kraju się dane rozwiązanie sprawdza, to niekoniecznie w innym kraju się sprawdzi, chociażby z uwagi na różnice kultur politycznych, doświadczeń historycznych. To może odpowiem najpierw na pierwszą część. Otóż nie da się pokonać przepaści 10 małymi kroczkami, dlatego konieczny jest skok. Użyłem go świadomie. To jest przepaść i trzeba przeskoczyć. Jeśli chodzi o kwestię dania odpowiedzialności politykom, czy wreszcie wyborcom, którzy tych polityków w końcu co 4 lata wybierają, to nie możemy mówić, żeby po 27 latach wolnej Polski ten nasz kraj, moi rodacy byli dalej niedojrzali na tyle, że nie potrafią wybrać odpowiedzialnych polityków. Bo to, co mówią przedstawiciele sędziów, to jest tak naprawdę przytyczek dla polskiego wyborcy, któremu mówią ni mniej, ni więcej, ni tyle, że jesteś na tyle niedojrzały, że ty nie jesteś w stanie wyborcą wybrać odpowiedzialnych polityków, którzy odpowiedzialnie będą stanowić prawo, będą zarządzać naszym wspólnym krajem. Dla mnie takie wypowiedzi są przejawem arogancji i stawiania się, no, nie tyle ponad prawem, ile ponad narodem. Tutaj z kolei znów zacytuję panią profesor Gersdorf, mówi, że konstytucja jest suwerenem, a nie naród. To znaczy takie wypowiedzi budzą moje najwyższe zażenowanie, dlatego że są właściwe konstytucją, czy też aktom prawnym oktrojowanym, czyli nadawanym z zewnątrz. Konstytucja, która jest umową społeczną, no, nigdy nie będzie suwerenem, ponieważ suwerenem będzie zawsze ten, kto tą umowę zawiera. W związku z tym no, to budzi moje zdziwienie. Z kolei drugi z sędziów, sędzia Żurek, który odwołuje się do demokracji wiecowej, wzywając ludzi pod pałac prezydencki, pod Sejm, na ulicę, no, w jakimś sensie odwołuje się do mechanizmów prymitywnej, ale jednak demokracji wiecowej, gdzie ludzie na ulicach będą krzyczeć i tam
to też staje pytanie o to, czy o taką demokrację niedojrzałą nam chodzi, czy o taką demokrację, takie niedojrzałe demokracji sędziowie się już odwołują. To nie tędy droga. W mojej ocenie poddanie kontroli tak naprawdę trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej, tak jak powiedziałem, to nie tylko denerwują, jak będzie skutkowało tym, że ta władza sądownicza będzie lepsza, będzie bliżej obywatela, będzie bliżej jego problemów, ale też tym, że dla samych sędziów będzie to stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ to oni będą poddawani kontroli społecznej, tego jak się zachowują i tak dalej. Także to w mojej ocenie jest jak najbardziej korzystne. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jeszcze chcę wrócić do tej wypowiedzi profesor Małgorzaty Gersdorf, bo to jest rzeczywiście bardzo frapujące to, co powiedziała o tym, że konstytucja jest suwerenem, bo z tego by wynikało, że suwerenem jest przepis, a nie człowiek. Prawda? My jednak pamiętamy o tym, że podmiotem polityki, podmiotem prawa jest człowiek. Z tej wypowiedzi wynikałoby, że podmiotem prawa jest przepis. Czy nie jest tak, i to też sobie o tym pomyślałem, że praworządność może nawet być w jakimś stopniu fetyszyzowana, że to jest rodzaj fetyszyzowania praworządności, kiedy ta praworządność staje się pewnego rodzaju karykaturą, bo to ja sobie zadaję takie pytanie i to chcę się tym pytaniem jakby podzielić z panem mecenasem. Powiem tak, no, to jest sytuacja tego rodzaju, że osoba, która wypowiada tego rodzaju sądy, stawia się jakby w pozycji wyższej niż ludzie, których ona jakby sądzi. To wynika z tego, że ta pozycja przez lata była utrwalana, przez lata była petryfikowana i przez lata ludzie, którzy wchodzili do, tak jak użyję słowa sędzi Kamińskiej, do kasty, czyli do zamkniętego kręgu, stawali się de facto nietykalni, stawali się de facto niekontrolowalni. To oni decydowali o losie ludzi. To takie długotrwałe stosowanie tej zasady może rodzić uczucie pogardy wobec tych, których się sądzi. I mam nieprzeparte wrażenie, że właśnie z emanacją takiego uczucia pogardy wobec ludzi, od których de facto sędziowie czerpią władzę, ale też i benefity rozmaite, poprzez to, że oni zupełnie oderwali się regulacyjnie, ale też i mentalnie przez te lata od narodu, którym ustami profesor Małgorzaty Gersdorf pogardzają. I to jest bardzo znamienne i niezwykle niebezpieczne, a w zasadzie w tej sytuacji najlepsze uzasadnienie, dlaczego ta reforma jest tak konieczna i dlaczego nie da się tego zrobić w 10 małych krokach. No ale pani profesor Gersdorf powiedziała, że suwerenem jest konstytucja, ale konstytucję ustanowił naród, więc gdzieś tam pośrednio na KSU pojawił się ten naród. Zadałem sobie trud przeczytania zeszytów konstytucyjnych Zgromadzenia Narodowego Konstytucji z 1997 roku i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że ten naród był bardzo silnie w cudzysłowie reprezentowany, w cudzysłowie przez elity. To była umowa elit, natomiast konstytucja z 97 roku, mająca lat 20, no nie jest dana raz na zawsze. To nie jest Biblia. To nie jest, to jest umowa i umowa, w miarę jak społeczeństwo dojrzewa, to jest inne społeczeństwo niż 20 lat temu, musi podlegać zmianom. Inaczej jest hamulcem. Tak jak każda umowa, która poletnia, czy najmłodsza, tak samo umowa społeczna musi być zmieniana. I 20 lat temu uchwalona konstytucja jest po prostu anachroniczna dzisiaj. I dzisiaj to ta zmiana, która jest w tej chwili, nie jest zmianą konstytucji, nie jest nią sprzeczna, ale ona jest pewnym, mam nadzieję, zaczątkiem reformy ustrojowej i dostosowania umowy społecznej przez naród polski do rzeczywistości, do jej
do miejsca Polski w Unii Europejskiej, do tego, że jesteśmy demokracją dojrzałą i do tego, że jesteśmy demokracją, można powiedzieć, świadomą. Bo to wszystko, co tutaj zostało powiedziane, czy też wyczytane na różnego rodzaju miejscach, no, wynika z takiego przekonania jednej strony, że ta druga strona jest zupełnie nieświadoma, że nie umie czytać, że nie umie interpretować, że trzeba im to wszystko jeszcze raz wytłumaczyć. To można tak obrazowo porównać, no, dziecko wychodzi z domu, dorasta, no i oni tak bardzo chcą to dziecko, iż już dokładnie wie, co ma, co zrobić. I dzisiaj Polacy są narodem bardzo mądrym, świadomym, wykształconym i świetnie rozumiejącym mechanizm, czego nie zdają się nie rozumieć sędziowie, niestety. I dzisiaj zamiast rozpocząć dyskusję o i wesprzeć demokratyzację wymiaru sprawiedliwości, no niestety rzucanie się kłodami przed to niewiele już zmieni i mam nadzieję, że nie zatrzyma tych zmian cywilizacyjnych. Mecenas Marcin Gomoła, Stowarzyszenie Fair Play. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. A, nieźle przycięli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med, bez bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album The Seas o chłopcu polskim. Teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i nowoczesne alternatywne brzmienie. Jazz elektronika. Dobra. Tutaj jest przecież Warszawa, mowa trawa. Także widzicie Państwo, no, kończymy nadawanie audycji Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. No tutaj z Szeligowskiej. Także kończymy to boherowe gadanie. Możesz do YouTube skoczyć na nie, ale dopiero do czwartej. Nie narzeka, niech nie szczerzy zębami czasami. I także już po wszystkim. Także proszę Państwa, Radio Conchita. Tok FM Eurokonchita.